Dzień dobry, Ilona Parejko, witam Państwa, zapraszam na program Na Tapecie. Moim i Państwa gościem jest pan Edmund Maliński, mój profesor od historii z Ogólniaka, wychowawca wielu pokoleń bolesławian i społecznik, działacz również samorządowy, ale najpierw skupimy się na tej działalności pana społecznikowskiej. Jest pan członkiem ziemi Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka odkąd? Od samego początku jej założenia? Tak, jestem w Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka od 2003 roku, czyli dokładnie od początku, przez 15 lat. Rok później, czyli w 2004, stowarzyszenie uzyskało status stowarzyszenia, jak to się status mówi? Status organizacji pożytku publicznego. I zaczęliście zbierać jednoprocentowe odpisy podatku dochodowego. I rozpoczęła się fenomenalna akcja. Ogromne pieniądze zaczęły wpływać na wasze konto. Do tej pory ile udało się zgromadzić tych pieniędzy, zanim powiemy, na co są przeznaczane? No tak się rzeczywiście stało, że od 2004 roku to gromadzenie odpisu 1% podatku i przekazywanie osobom potrzebującym, ale także organizacjom różnym, społecznym, klubom sportowym, stało się jedną z głównych płaszczyzn naszej działalności. I początkowo to były nieduże kwoty, po kilkanaście tysięcy rocznie zbieraliśmy, a od roku 2008, czyli już od 10 lat, to są duże środki. To jest po kilkadziesiąt tysięcy, a w latach ostatnich to jest nawet ponad 300 tysięcy złotych zbieramy. Ale rocznie, rocznie. I jak tu podsumowałem, do tej pory przez te wszystkie lata, od 2004 roku, kiedy ta ustawa weszła w życie, do roku 2017, bo za rok bieżący jeszcze nie mamy danych, zebraliśmy 2 140 994 złote. I te pieniądze w całości przekazujemy osobom potrzebującym wsparcia finansowego. To są najczęściej osoby z różnymi problemami zdrowotnymi. To są dzieci, zespół Downa, różne wrodzone, nabyte niesprawności wymagające stałej rehabilitacji, leczenia, ale także i starsze osoby, bo choroba przecież atakuje ludzi w każdym wieku. I jak to podsumowałem, w ciągu tych lat 15 pomogliśmy w sumie 171 osobom, a łączna kwota, którą im przekazaliśmy, to jest 1 281 685 zł. Ale oprócz osób wspieramy także różne instytucje, takie jak na przykład kluby sportowe, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie. Kluby sportowe, nie wiem, czy wymieniłem. I tych organizacji, no także domy kultury, szkoły. Tych instytucji, organizacji w sumie przez ten okres wsparliśmy 152 takie różne organizacje i instytucje, a łączną kwotę pieniędzy, którą przekazaliśmy im, to jest 810 839 zł. Jak to podsumować, to wyszłaby razem kwota ponad 2 100 000 zł, którą przekazaliśmy. Czy cokolwiek z tych pieniędzy, którym no, ludzie, którzy Państwu zaufali, bo przekazują jednak ten swój odpis. No czyli tak, darowa się, zaufaniem? To się opiera na całkowitym zaufaniu, że podatnicy deklarują swój 1% na, żeby ją Urząd Skarbowy przekazał naszej organizacji. Znaczy, że mają do nas zaufanie, a ta liczba tych podatników jest całkiem pokaźna. Więc tu właśnie, jak tu mówiłem, zaczęliśmy od skromnej, od niewielkiej liczby. W roku 2004, czyli w pierwszym roku, wpłaciło ten 1% 30 osób. Ale taki bardzo duży wzrost nastąpił w roku 2008, wtedy 870 podatników przekazało nam, a od roku następnego to już było ponad 2000 i taka liczba się
Ta liczba się ciągle zwiększała. W roku ostatnim, na który mamy pełne dane, czyli w roku 2017, było to 5239 podatników. I w większości, tak mniej więcej 2/3, są to podatnicy z naszego terenu, z Bolesławca, z powiatu bolesławieckiego, ale około 1/3 to są podatnicy z całego kraju, którzy przez urzędy skarbowe przekazują na ten swój 1% podatku. Więc to jest pokaźna liczba. Jak tu policzyłem, od początku tej naszej działalności ten 1% swój przekazało nam 35 605 osób. To są oczywiście różne kwoty, bo to zależy oczywiście, od wysokości. Oczywiście, ten 1% to nieraz jest 40 groszy i 10 groszy, a nieraz to są setki, a nieraz i tysiące złotych. Żeby było więcej takich podatników, życzę wam. Z tym jest coś dużo roboty później, bo trzeba to policzyć. Urzędy skarbowe sobie trochę uprościły sprawę i na przykład Urząd Skarbowy Bolesławca, który nam tu najwięcej przekazuje tego 1%, no to on, powiedzmy, przekazuje nam w lipcu kwotę tam 200 tysięcy złotych, załóżmy, z informacją, że to jest od 2000 podatników. Mhm. Dopiero później w październiku przekazuje nam płytę z wykazem osób, bo Urząd Skarbowy Bolesławca zbiera te dane od urzędów z całego kraju i takie zbiorcze zestawienie tych kilku tysięcy podatników przekazuje. Bo później pan to wszystko musi skrupulatnie rozliczyć, prawda? Oczywiście, później wszystko to trzeba zweryfikować, jeszcze trzeba podzielić to na tych poszczególnych naszych beneficjariuszy, jak mówimy, czyli na osoby, czy te kluby, te organizacje, instytucje. No i ogłaszamy to na naszej stronie internetowej. Zwykle to się dzieje w końcu października. Mm-hmm. I później podatnicy przychodzą do nas, odbierają te pieniądze, nie w formie gotówkowej, ale w formie zapłaty faktury za leki, za turnusy rehabilitacyjne, za różne wydatki, które ponieśli. Proszę mi powiedzieć, czy cokolwiek z tej kwoty, tych ponad 2 milionów złotych, które udało wam się zebrać do tej pory, jest przeznaczane na przykład, nie wiem, na tusz do drukarki, na czynsz za lokal, na takie rzeczy biurowe, czy to jest tylko i wyłącznie pomoc dla ludzi? Te pieniądze, które wpływają na konkretną osobę, w 100% tej osobie czy tej instytucji. Tak, bo podatnik może zaznaczyć, na przykład chce pomóc tej pani albo temu, a temu klubowi. To w 100%. A nasze koszty, bo my mamy też pewne koszty oczywiście, musimy utrzymać lokal, musimy prowadzić księgowość i to jest nasz największy koszt. To blisko 2000 miesięcznie kosztuje przy tych obrotach. Jest po prostu dużo bardzo operacji bankowych, które musi księgowość policzyć. My jesteśmy zobowiązani do robienia sprawozdania finansowego na takich zasadach, jak każda instytucja, czy każda firma w kraju. No i to musi robić fachowa instytucja, czyli biuro rachunkowe, z którą mamy umowę, i to jest nasz główny koszt. I my te koszty nasze, te związane, jak mówię, z księgowością, ale także inne związane z korespondencją, z utrzymaniem biura, pokrywamy ze składek członkowskich i ze środków, które wpływają na stowarzyszenie bez wskazania beneficjenta. Czyli wpływają na stowarzyszenie, żeby stowarzyszenie działało. I my te pieniądze nieraz dokładamy do różnych osób potrzebujących, ale głównie są to pieniądze, które przekazujemy na te nasze koszty. I dodam jeszcze, że oprócz tego 1% podatku, także wiele osób wpłaca na nasze konto bankowe bezpośrednio ten 1%. To są mniejsze kwoty, to już nie są takie środki, ale to jest w każdym roku to jest kilkanaście tysięcy złotych, które wpływa na nasze konto. Inne pieniądze niż ten. Suma summarum daje to efekt taki, że przynajmniej w powiecie bolesławieckim nie ma drugiej takiej organizacji, która aż takie wielkie pieniądze przeznacza na. No chyba nie ma. My tu jesteśmy taką jedną organizacją. Oprócz ośrodka pomocy społecznej, no to wiadomo, ale taką społeczną organizacją. Jesteśmy jedną, znaczy jest więcej organizacji, które mają prawo zbierania 1%, ale jak dowiadywałem się w Urzędzie Skarbowym w Bolesławcu, to one zbierają bardzo niewielkie kwoty. No i różnica zasadnicza między nami a nimi jest taka, że my zbieramy ten 1%, żeby przekazać innym. Komuś, a oni natomiast oni zbierają ten 1% na własne potrzeby. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób są kwalifikowani, jakby do wybierania ludzi, osoby, którym udzielicie pomocy? Bo może zgłosić się każdy, ale ktoś musi ocenić, czy faktycznie ta osoba tej pomocy wymaga, czy ktoś nie potrzebuje jej bardziej, albo czy ktoś po prostu nie chce was naciągnąć, zwyczajnie mówiąc. To znaczy, do nas przychodzą osoby, które są w trudnej sytuacji, wymagającej leczenia, rehabilitacji.
to jest zwykle kosztowne. No i nasza procedura w tym względzie jest prosta. Po prostu prosimy tą osobę o złożenie wniosku, o udostępnienie 1% i o złożenie orzeczenia lekarskiego, które potwierdza ten stan zdrowia i potrzebę leczenia czy rehabilitacji. I to jest cała dokumentacja, której od tej osoby wymagamy. Później przekazujemy informacje o tym, ile zdołaliśmy zebrać 1% i te środki przekazujemy, jak już wspomniałem, nie w formie, że dajemy komuś pieniądze do ręki, tylko w formie płacenia faktury za lekarstwa, za turnus rehabilitacyjny, za sprzęt. To jest bardzo uczciwe i nie wzbudza wątpliwości, prawda, że pieniądze zostały gdzieś zmarnowane. Tak wypraktykowaliśmy to, że często ten nasz beneficjariusz ma, powiedzmy, wiele różnych wydatków, które już poniósł. Powiedzmy tam faktury z apteki w dużej ilości, po kilkanaście, po kilkadziesiąt złotych, które już zapłacił gotówką, więc on te faktury do nas przynosi i my mu je refundujemy, przelewając tę kwotę na jedno konto, ale u nas zostają oryginały tych faktur kosztów poniesionych, dowody poniesionych kosztów. Czas nam biegnie nieubłaganie, wkrótce znowu koniec roku i znowu trzeba będzie się rozliczać na początku, więc polecamy Państwu ziemię bolesławiecką, bo jak słyszymy i wiemy z doświadczenia od wielu lat, żaden grosz się nie marnuje, trafia w ręce ludzi naprawdę bardzo ciężko chorych i potrzebujących. Teraz zajmiemy się inną sprawą, którą jest Pan, że tak powiem, no, mózgiem. Chodzi mi o rocznik bolesławiecki. Proszę mi powiedzieć, Pan jest w tej ścisłym gronie redaktorskim, prawda? Oprócz Pana, Pani Ania Bober-Tubaj z Muzeum Ceramiki i Grzesiek Matorn, utalentowany fotografik, który zajmuje się jakby całą oprawą graficzną wydawnictwa. W czyjej głowie narodził się pomysł w ogóle powstania rocznika bolesławieckiego? Kroniki miasta, najciekawszych wydarzeń, ale też i wspomnień, prawda? Bo to nie jest tylko zbiór z danego roku, tylko są również wspomnienia, ciekawostki różne z lat wcześniejszych na przykład. Kto to wymyślił? Najkrócej mówiąc, to jest taki nasz wspólny pomysł. W roku 2007 zaczęliśmy na tym mieście, spotkaliśmy się z panią właśnie dyrektor Anią Bober-Tubaj, z panem Grzegorzem Matorynem. No i tak w trójkę wypracowaliśmy koncepcję tego rocznika i podjęliśmy starania o to, żeby zapewnić podstawy jego wydawania, przede wszystkim podstawy finansowe. Tak, bo to jest bardzo, jak na nasze samorządowe warunki, bardzo zacne, prawda? To jest piękny papier, piękna oprawa graficzna, twarda okładka, taki rocznik, który naprawdę potrafi przetrwać lata, prawda? I za dziesięciolecia jeszcze można go będzie wziąć do ręki i się na pewno nie rozsypie. No więc tak, ta nasza praca koncepcyjna na początku polegała na tym, żeby wypracować koncepcję, czyli jak by ten rocznik wyglądał, z jakich części by się składał. No a druga sprawa to w te podstawy finansowej. W tym względzie od początku okazało się, że dobrze zrobiliśmy, że wynaleźliśmy dwóch bardzo stabilnych sponsorów, jak to się dzisiaj mówi, czyli miasto Bolesławiec, samorząd miejski w Bolesławcu i Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka. No przy czym powiem, że nasze obliczenia początkowo były takie, że ten rocznik będzie miał około 100 stron. No i że ten koszt to się tak roczny zamknie mniej więcej w granicach 20 tysięcy. No bardzo szybko się okazało, te pierwsze edycje były właśnie takie, 124 strony była pierwsza edycja, następna po 140, a ostatnia edycja ta, to jak tu widać, to jest książka, która ma 244 strony, czy 252 strony dużego formatu. No i koszt wydania jest znacznie większy. Jest tak, że mniej więcej 1/3 tych kosztów, tam około 30% pokrywa Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka, przekazując 15 tysięcy złotych corocznie. Na pierwsze dwie edycje to było po 10 tysięcy, a później po 15 tysięcy, czyli jakby policzyć to razem, to Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka do tej pory na rocznik wydało 140 tysięcy złotych. Na tych 10 dotychczasowych edycji, a resztę
pokryło Muzeum Ceramiki, które otrzymuje na ten cel pieniądze z Urzędu Miasta. Czyli miasto jest tym sponsorem w największej części. Oczywiście nie wszystkie koszty nie są policzalne, ponieważ muzeum jako wydawca rocznika ponosi różnego rodzaju koszty, których nie sposób policzyć. Powiedzmy rozmowy telefoniczne, drukarka. No to nam dużo, dużo ludzi nad tym pracuje, nie otrzymując wynagrodzenia, więc no ale to się okazało bardzo stabilne i ten rocznik rozwija się do tej pory. Oprócz tej naszej trójki, która stanowi taką stabilną redakcję, jest więcej osób, to prawda? Mamy liczne grono współpracowników. Jak policzyliśmy przy okazji tego jubileuszowego wydania, ostatniego, 10, to 137 autorów było w dotychczasowych wszystkich edycjach. Czyli to grono współpracowników jest liczne i oczywiście są tacy, którzy raz napisali jeden tekst i są tacy, którzy uczestniczą, którzy dostarczają nam materiały do wszystkich edycji. Jest ale bezpośrednio, co faktycznie trafi do książki, decydują Państwo, prawda? To Wy musicie wybrać, dobrać te teksty, żeby one miały wartość, żeby to nie były jakieś takie bajeczne opowiastki, prawda, czy wspomnienia kogoś, nie wiem, urażające, czy niecenzuralne. Praca nad każdym tekstem jest długa. To nie jest tak, że przynosi autor, już dajemy do rocznika. Nie, to nad każdym tekstem jest długa praca redakcyjna. Jeżeli ten tekst kwalifikujemy, a większość tekstów uznajemy, że warto zamieścić, ale były takie przypadki, żeśmy powiedzieli autorowi, że no ten tekst nie nadaje się, bądź wymaga bardzo istotnych zmian. I bywało tak, że się autor literatura jest obraził, nie dla Ciebie, drogi kolego. Tak, ale to mówię, dotyczyło niewiele takich przypadków było. Natomiast nad każdym tekstem pracujemy, pracując nad tą stroną zarówno taką językową, jak i na stronę rzeczową. Wszystkie nazwy, wszystkie daty, wszystkie fakty, prawda, wszystkie są poprzedzone w pisownie, a pisownia niektórych wyrazów jest bardzo skomplikowana, bo to są nazwy z różnych języków wzięte. Więc to jest taka benedyktyńska praca. No później jeszcze na koniec, jak już wszystko jest pod względem rzeczowym i językowym sprawdzone, jeszcze jest tak zwana korekta taka, gdzie chodzi o te wszystkie sprawy spacji. Przecinków. O te rzeczy takie drobiazgowe, więc nad każdym tekstem to jest bardzo duża praca. Do tego jeszcze osobny dział stanowią kwestie ilustracji, które uważamy za rzecz bardzo cenną, ponieważ no, ilustracja, fotografia daje nieraz więcej informacji niż tekst. I widzimy, jak ten rocznik jest przeglądany, to najczęściej ludzie patrzą na te fotografie. Dopiero zakładam, że później do tekstów także zaglądają. Tak, ale właśnie oprócz pięknych fotografii i archiwalnych, i bieżących, jest tutaj w tym roczniku po prostu co poczytać. Jest dużo ciekawych rzeczy, które wciągają, a szczególnie ludzi, którzy są ciekawi Bolesławca, którzy tu mieszkają. Wiem, że ten rocznik wędruje po całej Polsce, bo ludzie rozjeżdżają się, czy wysyłają swoim rodzinom, prawda? Także to... Nie wiem, pan powie, że ten ostatni, bo to jest wiadomo z opóźnieniem rocznym, no bo jak rocznik, to trzeba podsumować rok, więc następny będzie dopiero w przyszłym roku. W jakim nakładzie on się ukazuje teraz? Rocznik drukowany jest od początku w nakładzie 500 egzemplarzy. Mhm. I to jest tak, że część egzemplarzy otrzymują autorzy, jako egzemplarze autorskie. Część instytucje miejskie, szkoły w mieście. No i nas jako wydających ten rocznik dotyczy także tak zwany egzemplarz obowiązkowy. To jest taki ustawowy wymóg w naszym kraju, że każde wydawnictwo przesyła egzemplarz obowiązkowy do około 30, może to jest 30 kilka różnych instytucji i bibliotek w kraju. To jest Biblioteka Narodowa, to jest Ossolineum, to są biblioteki uniwersyteckie, wszystkie. No i jak mówię, tych jest około 30, wydawca to rozprowadza. Czyli powiedziałem, że tak 1/3, może nawet trochę powyżej 1/3, to są właśnie te rzeczy, te egzemplarze, które się rozchodzą w te miejsca, o których mówiłem przed chwilą. A pozostała część jest rozprowadzona między wszystkich chętnych, którzy chcą ten rocznik nabyć. Już gromadzą Państwo materiały do następnej edycji? No oczywiście, tutaj już, tak? Rocznik to jest tak, że my na bieżąco gromadzimy z tego bieżącego roku, co się działo, ale sięgamy wstecz także do przeszłości Bolesławca. No i w tym względzie możemy powiedzieć, że u nas nie ma takich straconych jakichś rzeczy, czyli coś, co żeśmy nie napisali, że o czym nie napiszemy. Nie napisaliśmy w tej edycji,
bo nie było autora, bądź autor nie zdążył, bądź jeszcze czegoś brakowało, no to tekst zamieścimy w następnym roczniku. Jak ktoś umarł kilka lat temu albo kilkanaście, również o takich osobach piszemy, jeżeli uważamy, że warto by biogram takiej osoby zmieścić, nie tylko te osoby, które w danym roku zmarły, chociaż głównie biogramy tych osób zamieszczamy, ale sięgamy także w przeszłość, żeby tu upamiętnić to wszystko, co nam się wydaje ważne z przeszłości Bolesławca, ale nie tylko Bolesławca, bo także i ziemi bolesławskie, czyli właśnie. Tak terytorialnie można powiedzieć powiat bolesławiecki. To jest ten teren, który nas interesuje. Czyli co, możemy być spokojni, że tematów Państwu nie zabraknie, siły i zapału również. Czekamy na następne wydanie rocznika. Życzę Panu, żeby jako skarbnikowi ziemi bolesławieckiej, żeby nie miał Pan żadnych problemów z rozliczaniem odpisów i żeby tych odpisów było jak najwięcej i jak najwięcej ludziom można było ulżyć, chociaż troszeczkę, prawda, w ich trudnym życiu, często bardzo chorym ludziom, jak Pan mówił. I często są to ludzie, którzy związani są z Wami przez wiele lat, prawda, i wracają do Was, no bo ktoś, jeżeli straci rękę czy nogę, czy potrzebuje wózka inwalidzkiego, no to wiadomo, że tym bardziej, jeżeli jest to dziecko na przykład, no to potrzebuje tych wymian tej protezy. Tak, w każdym roku dochodzi kilka osób, czy kilkanaście, ale większość, znaczy znaczna część to są osoby, które od początku. I dodajmy, że to nie są osoby bogate, to są osoby biedne, które większość swoich dochodów, jeśli rodzice pracują, a wiadomo, jak ma się chore dziecko, to przeważnie jeden z rodziców musi zaniechać pracy zawodowej, więc to są osoby naprawdę potrzebujące i robicie kawał dobrej roboty i ja ze swojego serca dziękuję i życzę, żeby się Wam to dalej udawało. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję.